Beata wchodzi do domu po pracy i zastaje 10-letniego syna wyzywającego i ubliżającego 2-letniej siostrze za to, że zniszczyła mu pracę domową. Słysząc ostre i dosadne słowa wychodzące z ust chłopca, mama nie wytrzymuje i krzyczy na cały dom. Maciek, oszalałeś? Przestań na nią krzyczeć. Masz się w tej chwili uspokoić. Ty zawsze tylko jej bronisz, krzyczy Maciek i biegnie z płaczem do siebie do pokoju. Jeśli popatrzymy z boku, zobaczymy, że słowa mamy brzmią paradoksalnie i hipokrytycznie. Zarzuca Maćkowi, że krzyczy i obraża w złości siostrę, a sama robi to samo. Patrząc od strony Beaty, rozumiemy, że oburza ją okrucieństwo słów Maćka i przeraża, jak bardzo mogą zranić córkę. Na pewno jest to sytuacja, która wymaga ingerencji ze strony rodzica, ale odpowiedź Beaty, pomimo pozornego wrażenia, że przyniosła skutek, bo Maciek przestał ubliżać siostrze, ma wiele negatywnych konsekwencji. Często rodzice myślą, że to jedyna możliwa reakcja w takiej sytuacji. Nawet stwierdzenie, że mama nie wytrzymała, wydaje się ją usprawiedliwiać. Jest więcej podobnych zwrotów, na przykład wyprowadził mnie z równowagi, albo to przekroczyło granice mojej cierpliwości. Sugerują one, że gwałtowna, emocjonalna reakcja rodzica jest nie do uniknięcia i nie zależy od niego. Opierając się na przykładzie Beaty, można powiedzieć, że reakcja mamy będzie rzeczywiście nie do uniknięcia, dopóki ona sama nie uświadomi sobie, co się z nią, a nie z dzieckiem, dzieje w danym momencie. Jeśli jak większość ludzi masz tendencję do reagowania pod wpływem emocji, ważne, żebyś nauczyła się najpierw uspokajać siebie. Jak to zrobić, skoro nasza reakcja wydaje się nie do uniknięcia?